Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy kolejny mroczny dzień w Reykjaviku, ale jest przepiękny. Chmury są, ale dzień jest piękny. Miarz zatyka, w nos pali po prostu. Widzicie na czapce kaptur. Do tego zaraz jeszcze jeden kaptur założę, będę wyglądać jak niespokojny. Ale jest naprawdę zimno i pokażę Wam dziś, jak wygląda właśnie nasza stolica Islandii. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo ja wiem, że jest wiatr i niestety nic na to nie poradzę na tę chwilę. No. Pierwsza rzecz, zobaczcie, ważne jest wyglądać ładnie, ale jest tak potwornie zimno, że ja nie rozumiem, jak można bez czapki na jak widzicie, piękne słońce jest, góry ośnieżone, zupełnie jakby były posypane cukrem, pudrem. Jest to góra Esja. Tutaj chyba zmniejsza góra na Islandii. Strasznie wieje, fale widzicie są, jakby sztorm miał być. Jak tutaj jest sztorm, ten, który ostatnio był właśnie, to wyobraźcie sobie, że te fale tu potrafią przez ten cały... gdzie tutaj te kamienie są tak jakby złożone, ułożone, potrafią na drugą stronę tam ulicy przelecieć, taki wiatr jest. A jak widzicie, jest w tej chwili odpływ i to bardzo fajnie wygląda, bo taka warstwa szronu została. Popatrzcie sobie jeszcze. No, teraz jestem w centrum i nawet jest cieplej, nie wieje. Świeci ładne słoneczko. Wam powiem, temperatura jest około minus niby 1, ale jak powieje ten zimny, arktyczny wiatr, to... Ojej, tu już wieje? To jest bardzo zimno. Idę nakarmić gęsi. Całe ptactwo, kaczki chyba też. Mam ziarenka. Przypominam, nie warto, znaczy nie warto, one nie lubią chleba, im to szkodzi i trzeba im dawać ziarno. Pokażę Wam urząd miasta w Reykjaviku. To jest właśnie nasz urząd miasta w Reykjaviku. I tutaj czasami jak są jakieś imprezy, to zapraszają ludzi. Tutaj jest też właśnie takie jeziorko i nie wiem, czy w nim rybki pływają, czy nie, bo widzicie, jest wszystko zamarznięte. Jezioro Tjörnin. Jak widzicie, jest też wszystko zamarznięte. Ludzie chodzą po jeziorze. Dzień jest wyjątkowo piękny, choć właśnie mroźny. Tu też jako ciekawostkę dodam, że znajduje się kamera, która jest dostępna na internecie. Na stronie mila.is. Tam musicie zejść na sam dół i szukać Vefmyndavél i znajdziecie sobie właśnie kamerę z Reykjaviku, z tego właśnie tu miejsca. O, leci samolot. Ta gęś tak siedzi, bo siedzi, czy ona zamarzła tutaj? To jest pytanie. No, ciekawe pytanie, bo jakby zamarzła, to straci łapy, bo po prostu je wyrwie. Chciałabym to sprawdzić, ale ja tu nie wejdę na to, ja się za bardzo boję. Zobaczcie, ile ich tu jest. Ślicznie. Siema. Siema. O, tu jest gęś i kaczka jedna. Jak widzicie, kaczka wygląda inaczej. Ta malutka to jest kaczka. Jakie one oswojone tu jakieś takie. O, i szary łabędź jest. Właśnie zagadka. Łabędź czy łabądź? Zobaczcie, jaki ładny.
O, zaraz dostaniecie jeść. Pancia wam zaraz zapoda. Tak, już. Już, już, już. Rozmowy, rozmowy, tak? Nawołują się. Fajne to. Widzicie? Też się komunikują. O, skok. Była impreza, była, ktoś zostawił szklaneczkę. To jeden Reykjavik. Kiedyś nawet taki film był. Są numery dzielnic. A przed nami właśnie 101 Reykjavik, samo centrum, parlament, ten właśnie tutaj
jakby kamienny budynek, to jest parlament. O, właśnie to. A tu po lewej stronie jest plac, na którym jak są jakieś demonstracje, to właśnie tu się wszyscy gromadzą, protestują, z garnkami przychodzą, pełno policji jest. I ja swojego czasu też uczestniczyłam tutaj i właśnie stałam pod tym zielonym domkiem, bo tu były barierki wszędzie. No i tak właśnie tu wygląda wejście do parlamentu. Czasami parlament jest otwarty dla ludzi, można wejść do środka. Przeważnie jest to 17 czerwca, w Dzień Niepodległości Islandii. Jeszcze raz na parlament. Kochani, bateria mi zamarzła. Prądu nie będzie za chwilę, więc nie wiem ile nagrywa.